Wierni widzowie pamiętają zapewne poprzedni program i to, co mówili elektronicy z tak zwanej Polskiej Doliny Krzemowej w dzierżoniowskiej Diorze. Przypomnijmy jednak, co i z jaką pasją mówili ludzie przed miesiącem. Postaliśmy zaraz po wojnie, mamy doświadczenie, mamy niesamowitą ilość wykształconych ludzi, elektroników, menadżerów, którzy mogą tutaj zrobić drugą Dolinę Krzemową, taką jaka jest w Stanach Zjednoczonych. Pani tutaj tą szczoteczką do zębów tak dzwoni. Ile siedzicie bez pracy państwo? 8 godzin. 8 godzin tak siedzicie bez, tak. Bez pracy? Tak, 8 godzin tak. Przesiedzieć można. Można się powiesić z tego wszystkiego. Ja tutaj mam listę osób, które zostaną zwolnione. To jest ponad 600 osób. 650 osób. W zeszłym roku te koleżanki były zwolnione. Tracą zasiłek. Z czego żyć? Z czego popłacać? Nas się nikt nie będzie pytał, za co mamy zapłacić mieszkanie, za co damy dzieciom jeść. A nas jak zwolnią, to co? To najlepiej nas chyba powybijać wszystkich. Jak nas, zakłady nasze są niepotrzebne, my jesteśmy niepotrzebni, to po co my w ogóle żyjemy? Ten zakład dorośnie razem z nami. Polacy nadchodzą. Czyżby kraj Haiti? Czyżby kraj sprzętu Haiti? I jest test czołowych firm światowych, pani redaktor, pokazujący, gdzie Diora stoi w porównaniu z sprzętem zachodnim. I gdzie Diora stoi? Proszę, nie powie mi pan, że Diora jest lepsza od zachodnich firm. Ja nie powiem, ale tu są zdjęcia pokazujące test takiego wytwórcy jak JVC japoński, jak Technics, jak Aiwa, jak Grundig zachodnio-niemiecki. I na szczycie jest Diora. Pan zna opinię całej Polski, znam, że polska elektronika jest zapóźniona. Jeżeli mówimy o zapóźnieniu, to nie byłoby tego wyrobu. Jeżeli mówimy o zapóźnieniu, nie byłoby eksportu. Proszę panią, ten zakład ma puste magazyny. Nie dlatego, że nie produkuje, bo nie ma zbytu. Nie produkuje, bo nie ma pieniędzy na odtworzenie produkcji, a klienci są. Jest porównanie.